Hej, witajcie. Dzisiaj zobaczymy sobie zestaw z serii LEGO Indiana Jones. To dokładnie secik o nazwie To buława na rzece. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, zestaw został wydany w 2008 roku, a więc w roku premiery filmu Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. I właśnie ten secik przedstawia jedną ze scen z tego filmu. W zestawie znajdziemy cztery minifigurki, drzewo, amfibię, motorówkę, krokodyla oraz dwa czerwone węże. Omawianie zaczniemy sobie od motorówki, którą na pewno każdy z Was zna, ale jest ona dosyć ciekawie zabudowana. Ma ciekawy silnik, strzelbę bardzo fajnie rozbudowaną na przodzie motorówki. No i dwa brązowe wiosła, które są typowymi wiosłami. Nic się nie zmieniły od tylu lat. Kolejnym obiektem w tym zestawie jest drzewo, które także jest dosyć ciekawie zbudowane. Spójrzcie tutaj na dół. Ten brązowy klocek to jest typowy klocek, który zawsze był w kolorze szarym i zastępował nam skałę. Także bardzo fajnie to jest pomyślane. Z tyłu drzewa mamy szare pudło, czy tam skrzynię, którą możemy sobie coś schować. No ciekawe jest też drabinka na drzewo, na którym mamy stanowisko strzeleckie z taką samą strzelbą, jaka jest na łodzi. No i korona drzewa jest też fajnie zbudowana. Tu na plusik, że jest dość dużo roślin, które wiadomo możemy wykorzystać w innych budowlach. Także ogółem drzewo, jak dla mnie, wygląda bardzo ciekawie. Najciekawszym modelem w tym zestawie jest amfibia. Utrzymana jest ona w ciemnozielonym kolorze. Wyglądem przypomina bardzo amfibię, także fajnie udało się to w firmie LEGO odwzorować. W środku pojazdu znajdziemy dwa siedzenia. Niestety mieści się tutaj tylko jedna minifigurka. Za siedzeniami mamy miejsce na akcesoria. Z tyłu pojazdu znajdziemy silnik, który umożliwia nam pływanie. Jest tam również koło zapasowe. Za to z przodu pojazdu mamy trzecią strzelbę, ale pasuje ona tutaj jak ulał. W ogóle przód pojazdu wygląda bardzo fajnie, jest fajnie ścięty. Te światła też dodają uroku. Także pojazd jest jak najbardziej na plus. No i przechodzimy do minifigurek, a w tym zestawie znajdziemy ich aż cztery. Są to Indiana Jones, jego współtowarzyszka, niestety nie pamiętam teraz jej imienia, oraz dwóch żołnierzy rosyjskich. Indiana Jones wygląda typowo jak ten z filmu. Na głowie ma kapelusz, swoją torbę oraz bicz. Fajnie nadrukowany jest tutaj torsik, bardzo fajnie wygląda ta bluza. Niestety z tyłu żadnego nadruku nie znajdziemy, co jest trochę minusem. Ale ogólnie figurka wygląda bardzo ciekawie. Współtowarzyszka naszego głównego bohatera ma bardzo ciekawie wyglądające włosy. Koszula jest niestety dosyć ubogo nadrukowana. Szkoda też, że na spodniach oraz z tyłu nie mamy żadnego nadruku. Ale ciekawa jest również główka. Tutaj bardzo fajnie wyglądają jej niebieskie oczy, ale jak dla mnie ta figurka mogła wyglądać trochę lepiej. No i na koniec zostali nam żołnierze rosyjscy, którzy mają fajnie wyglądające umundurowanie. Nadruki są bardzo fajne, mają fajne pasy. Jednak jak widzicie, na jednej figurce nie ma złotej sprzączki, co jest trochę minusem i w sumie pierwszy raz się spotykam, że LEGO zapomniało czegoś nadrukować. Czapki są typowe dla LEGO, to nie jest nic tutaj nowego. Z tyłu niestety nie mamy nadruków. Na szczęście jeden z żołnierzy ma plecak, co trochę poprawia jego wygląd. No jeden z nich trzyma rewolwer, a drugi lornetka i w sumie nie ma co tutaj więcej o nich opowiadać.
A na koniec pokażę wam jeszcze krokodyla, którego myślę każdy zna, więc nie ma tutaj nic nadzwyczajnego w nim. Oraz są tutaj dwa czerwone węże, ale jak mówię, tych zwierząt nie trzeba za bardzo tutaj dopisywać, bo każdy z was je zna. A jeszcze byłbym zapomniał, funkcją bawialną tego zestawu jest możliwość zrzucania siatki. Także jak dla mnie cały zestaw jest na duży plus. Mamy tutaj ciekawe minifigurki, przede wszystkim głównego bohatera. Bardzo fajny pojazd, którym jest amfibia. No i drzewo, którego części dla mnie są bardzo ważne. To jak wiecie buduje moca związanego z naturą. Także części drzewa i liście na pewno się przydadzą. No i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was do subskrypcji i polubień. No i co, trzymajcie się i do zobaczenia.